Jesteśmy w nietypowych warunkach jak dla żużlowców. Co tutaj się odbywa? Proszę powiedzieć o tym, dlaczego tutaj, dlaczego z Automobil Klubem i kto tutaj jeździ? Dlaczego tutaj? Tutaj często jeździmy, ponieważ to jest taki jedyny tor crossowy w naszym mieście, a przede wszystkim cross jest takim dodatkiem do żużla. No i razem stwierdziliśmy z Automobilem Klubem Gorzowskim, że odbędziemy wspólny trening, wspólne takie luźne ściganie, żeby nikomu nic się nie stało. Dodatek do żużla wspaniały. Zresztą wielu żużlowców trenuje na krosie. Kibice, którzy tutaj przyszli, to kibice żużlowi czy kibice motocrossu? Pół na pół podejrzewam. Podejrzewam, że też i krosowi, i żużlowi, ponieważ była wzmianka w prasie na stronie Stali Gorzów, że odbędzie się taki wspólny trening, wspólne luźne ściganie. Jeszcze tak dla niewiedzących, motory, które są tu wykorzystywane na przykład przez naszych zawodników, to nie są te same, które widzimy na stadionie. Oczywiście nie są te same. Tutaj to motocykl crossowy jest całkiem inny. Są biegi, są hamulce, inna waga motocykla. Zresztą tu na żużlowym ciężko byłoby pojechać. Żużlowcy nasi tutaj już startowali w zawodach, można powiedzieć, jakim poszło? To nie były zawody, to był taki trening. Dobrze poszło. Bartek Zmarznik prowadził parę okrążeń, ale miał trochę inną klasę motocykla, mniejszą, ale jak gdyby miał trochę wyższą i bardziej by startował w tych, przygotował się do tego, bo to jest, jak mówię, dodatek tylko, to z pewnością byłby jeden z najlepszych.